Dzień dobry Państwu. Drugi dzień festiwalu już za nami. Dzisiejszy plan był wypełniony aż po brzegi. Uczestnicy festiwalu mogli wziąć udział w pokazach filmowych, masterclassach, posłuchać o projektach młodych twórców podczas sesji pitchingowych, czy wziąć udział w warsztatach. Fascynujący goście sprawili, że atmosfera podczas rozmów była niepowtarzalna. Dla mnie kinematografia jest zapisem chwili. Czy jest to film akcji, czy jest to film romantyczny, czy jest to film historyczny. Jest to zapis chwili, czyli to, jak my dzisiaj widzimy na przykład dawne światy, jak widzimy przyszłość, ale wciąż opowiadamy to jako ludzie, którzy są tutaj i teraz, czyli to jest nasza interpretacja. A tematy konwersacji potrafiły zaskoczyć, ponieważ rozmawialiśmy o świecie, jak gdyby o współczesnym świecie i o świecie, który był wczoraj i o świecie, który będzie jutro i trochę zastanawialiśmy się, jak ten świat będzie wyglądał, czy on nam się będzie podobał, czy nam się nie będzie podobał i jak się w tym świecie odnaleźć. Mówimy tutaj oczywiście o życiu, ale mówimy też o filmie, o castingu, o aktorstwie, o tym, co zawodowo nas otacza, ale też po ludzku to, co nas otacza. Spotkanie dotyczyło drogi producenta, wyzwań, które przed nim stają. No bardzo się cieszę, że mogłam się podzielić taką anegdotyczną trochę wersją tej historii, jak zaczęłam pracę w zawodzie producenta filmowego czy producentki filmowej. No i też mam nadzieję, że niezbyt filozoficznie, ale wciągająco starałam się podzielić kilkoma refleksjami na temat tego, jak sobie radzić z czekającymi nas wyzwaniami, jak mierzyć się z porażkami, jak szukać też jakichś kreatywnych inspiracji. Więc w skrócie o tym. Dziś także twórcy prezentowali swoje dzieła. Przyjechaliśmy właśnie z filmem Balada Gaczejewska tutaj na Węgiel Film Festival. Mieliśmy przyjemność pokazać go widowni, a po seansie spotkać się z nią i po prostu porozmawiać. Odbiór widowni zdecydowanie był świetny, bardzo fajnie nam się tutaj prowadziło warsztat, jest nam mega miło, że zostaliśmy zaproszeni. Film jest o wojnie w Ukrainie, chociaż tak naprawdę takim naszym trzonem tego filmu jest przemiana bohatera, jednak to, że on odnajduje w sobie coś dobrego w całym tym zgiełku wojny, w całym tym jakby złym otoczeniu. To jest jednak film inspirowany na prawdziwych wydarzeniach. Jestem producentem jednym z dwóch, z Filipem Marczewskim, filmu Joanny Krzyżewskiej, Jeszcze mnie nie znasz, który był przed chwilą prezentowany w kinie. Jest to bardzo uniwersalna, a równocześnie intymna opowieść o oczekiwaniu na młodego człowieka, ale w ogóle na pewnej przemiany, która się dokonuje w nas, odpowiadania sobie na pytania najważniejsze w naszym życiu. Wspaniała opowieść o przemianie, dojrzewaniu, odnajdywaniu drogi, zrozumieniu najistotniejszych rzeczy w życiu. Film powstał w ramach kursu DocPro. To jest jeden z wielu kursów Szkoły Wajdy, polegający na dewelopmencie projektu filmowego. Dzisiejsze sesje pitchingowe były dla wielu młodych artystów szansą na pokazanie swojego pomysłu. Opowiadamy o salonie płatnego przytulania, który nieoczekiwanie bliźniaki Saturnina i Epimeteusz dziedziczą po nagle zmarłej matce. Wracają do rodzinnego miasteczka po wielu latach i konfrontują się nie tylko z przeszłością i z tym, co za sobą zostawili, bo nie wyjechali bez powodu, ale też z lękiem przed bliskością. Szukamy producenta i być może po prostu też znajdą się tu osoby, które będą mogły nas połączyć z taką osobą. Nasz film dokumentalny pod tytułem Sabat jest o relacji matki i córki w kontekście raka piersi. Struktura filmu będzie dzieliła się na tytułowy sabat. Będziemy w przestrzeni ala sabatu czarownic. A druga będzie dotykała ich wewnętrznych relacji. Przeniesiemy się do ich przestrzeni domowej, do ich wspólnych pasji, zainteresowań. Takich płaszczyzn, na których mogą rozwijać swoją relację i gdzieś cały czas przekraczać tą przeszkodę, jaką jest nowotwór. I mogą też na jego podstawie tworzyć z niego taki solidny fundament też tych relacji. Spodziewamy się nowych kontaktów, feedbacku odnośnie naszego filmu i też pomocy finansowania, bo jednak to jest wielkie przedsięwzięcie, na które musimy się bardzo dobrze przygotować. Mój projekt skupia się na aferze łowców skór. To jest to realne wydarzenie, które wydarzyło się w Łodzi na początku lat 2000. Jest to krótkometrażowy film fabularny o metrażu do 30 minut. Głównym bohaterem jest młody kierowca karetki, który wpada właśnie w dylemat tego, czy uczestniczyć w tej aferze, żeby zarabiać więcej pieniędzy, czy jednak zgłosić to wszystko na policję i
zrobić prawidłową rzecz. Ja jestem ogromnie zadowolona, przede wszystkim dlatego, że przyjechali dziś w tym roku do nas studenci naprawdę ze wszystkich szkół filmowych w Polsce. Projekty, które przywieźli ze sobą, są różnorodne. Od krótkiego metrażu, po serial, fabuły, dokumenty. Zresztą właściwie trudno mi wybrać projekt, który mi się najbardziej podoba, to właściwie nie potrafię zdecydować, który, bo każdy z nich miał jakąś swoją energię, urodę, w jakimś sensie był interesujący dla producentów, o czym świadczy zainteresowanie podczas spotkań jeden na jeden. Dziękuję za uwagę. Mówił dla Państwa Cezary Romańczuk. A jutro spotkają się Państwo z Łukaszem Gajewskim.